Mamy to, dotarły moje zdjęcia z Empik Foto, znowu wywołałam kilka sztuk, bo jakoś tak nazbierało się, a to z przedszkola, a to z tego naszego wypadu do Gdańska, jakieś takie jesienne, więc któregoś dnia usiadłam, kliknęłam wszystkie, poprzestawiałam je troszeczkę, żeby były lepiej wykadrowane i mamy, pozostaje teraz wszystko pochować do albumu. A Dalusia ma na razie o taką zabawę, wyciąganie i chowanie. Dotarła też i druga paczka, tak dziwnie ostatnio dochodzą, powiem Wam szczerze, że do paczkomatu trafiają po godzinie 22, więc muszę czekać na następny dzień, żeby zobaczyć oczywiście zawartość. I tutaj mam kilka książek z Shopee, postawiłam na taki świąteczny, ale w sumie nie tylko. I tak, tutaj fail, ale no zapewne moja wina, bo nie doczytałam. Myślałam, że to jest gra, bo wiem, że jest taka gra dzieci kontra rodzice. Ogólnie no książeczka jest ładna, tak? Bo tutaj ma ładne obrazki, takie dla maluchów, jak najbardziej w porządku, bo tej treści jest odrobinka i tutaj dużo rzeczy można opowiedzieć, co i jak. No ale jakby myślałam, że to będzie coś innego, to mnie bardzo zainteresowało. Zabawy ruchowe na 4 pory roku. Więc spoko, przejrzymy sobie. Franklin. No u nas Franklin został zaakceptowany. Więc Franklin i ukochany kocyk wzięłam. Franklin znajduje aparat, bo mnie i jedna i druga bardzo lubi chodzić z aparatem. Więc wieczorem pewnie będziemy sobie czytać Franklina. No bo ładne są te historie. Powiem Wam takie z morałem. No i mamy coś... Dobra, cukierkowy kalendarz adwentowy gotowy. Pozostaje mi tylko dobrać tutaj jakieś duperelki. Jakieś takie drobne pomocy do wykonania zadań i paczka może ruszać w świat. I robimy malu malu. Nie wiem, co się stało z naszymi pędzelkami, więc mama dała taki kosmetyczny. No ale działa chyba całkiem fajnie, bo jak widać obrazek szybko wypełnia się kolorami. Kto to jest? To jest bocian, jak robi bocian. Kle-kle. Ja dopiero teraz odzywam się do Was face to face. Tak, mam czapę, bo dzisiaj jest strasznie zimno, jest 0 stopni, więc jak dla mnie, no, pogoda średnio zachęcająca. Aczkolwiek świeci słońce, więc mega plus. Uciekam do sklepu po pewien drobiazg do kalendarza adwentowego Kuby. I co potem pewnie wrócimy do domu, bo w sumie na dzisiaj nie mamy jakichś takich większych planów, nigdzie nie jedziemy. Będziemy raczej właśnie siedzieć w domku i coś tam ciekawego spróbujemy wykombinować. Może porobimy coś z masy solnej i zobaczymy, co tam mi do tej głowy przyjdzie. Okej, my już jesteśmy w domu, chociaż i tak jeszcze będziemy potem wychodzić do sklepu. Natalia mi posnęła po drodze, więc nie chciałam jej zostawiać w samochodzie, żeby, wiecie, biegać po Biedronce. Ja mam tutaj wodę, bo czuję się naprawdę taka odwodniona. Niby nie jest gorąco, ale no cały czas czuję, że tak jakbym piła zbyt mało tej wody, więc pilnuję tego bardzo. Co, wywiesiłam pranie. W sumie Kuba zamówił nam suszarkę, którą pewnie, jeśli ktoś mieszkał kiedyś w bloku, to na pewno kojarzycie. Taka suszarka, co to się, wiecie, podciągało pod samą górę, więc tak... doraźnie po prostu będziemy z czegoś takiego korzystać, bo czasem naprawdę... nie mam gdzie tego prania wywieszać. Docelowo chcemy mieć taką suszarkę, ale to jeszcze chwila, fundusze zbierzemy, kupimy sobie jakąś taką fajną, żebyśmy byli z niej zadowoleni, bo powiem Wam szczerze, że ja z tymi suszarkami słyszałam dużo różnych opinii. Niektórzy naprawdę bardzo chwalą, mówią, że po prostu żyć się nie da bez suszarki, inni mówią, że nie do końca, więc w zasadzie co osoba to opinia. Ja myślę, no, że u nas coś takiego nie zaszkodzi. No widzę. No ale póki co, mówię tak doraźnie, zamówiliśmy sobie taką tą sznurkową. I tak, pokażę Wam nasze te świąteczne książki w końcu. Choinka do samego nieba, jak Karolcia spotkała Mikołaja, zaczęło się w święta. Takie cienkie, ale tekstu mają dosyć dużo.
tak, generalnie to świat się kończy, nie wyszły mi cynamonki i jest mi tak bardzo przykro, bo bardzo zależało mi na tym, żeby wyszły. I co? I nie wyszły. W ogóle ciasto nie chciało mi pracować. Tak jak drożdże same, ten rozczyn fajnie mi zbuzował, tak? Potem ciasto stało w miejscu i było takie jakby za mało mączne, więc dosypałam tej mąki. Potem po rozwałkowaniu wydawało mi się, że wszystko jest spoko, ale no nie, to nie jest to. To nie jest to, co powinno być, więc jest mi bardzo, bardzo przykro. Śniadanko nam powolutku dochodzi. Klasycznie będzie szakszuka i zbieramy się powoli, bo to już, tak jak widać, późna pora. Okej, okay, kończymy się pakować. Jeszcze tutaj przygotowałam paczuchę dla Anny. Jest kalendarz, jest herbatka, coś do zrobienia samodzielnie, są słodkości, także myślę, że wszystko się zgadza. I my już jesteśmy w samochodzie, jesteśmy w drodze, jedziemy po Lilsona i od razu z przedszkola kierujemy się w stronę Warszawki. Mam nadzieję, że o tej porze będzie wszystko spoko szło, tak w miarę płynnie i że nie będziemy jechać, nie wiem, 4 godzin. No i oczywiście, że w Warszawie nie będzie korków, no bo to jest podstawa podstawy. Załadowaliśmy mnóstwo rzeczy jeszcze, jak wsiedliśmy do samochodu, to było pytanie, czy na pewno wzięliśmy wszystko, bo to wiecie, jakieś tam prezenty, inne rzeczy, coś tam dla dziewczyn, jakieś książki, ale mam nadzieję, że wszystko jest. A u nas nawet spadło odrobinkę śniegu. No i co, prawie jesteśmy na miejscu, będziemy dawać pierwsze prezenty. Tiru, riru. Ja wiem, że do świąt jeszcze trochę zostało, ale w sumie wykorzystujemy właśnie okazję, że będziemy się widzieć dzisiaj. Znaczy dzisiaj, będziemy się przez ten weekend widzieć z kilkoma osobami, więc... O, jako galeria fajna. Więc wiecie, przygotowaliśmy się, popakowaliśmy wszystko i będziemy dawać osobiście. Niby są te paczkomaty, ale zawsze jak jest opcja właśnie wręczyć komuś tak osobiście prezent, to zawsze lepiej, wiadomo. I cześć, 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 dzień dobry, sobotnio. Jesteśmy w sumie wczoraj w Warszawce. Dzisiaj ruszamy oczywiście na Eko Cuda i w sumie tak ogarniam się. I zawsze jak jestem u siostry, to wykorzystuję tą okazję, żeby sobie posprawdzać nowe kosmetyki. Wczoraj wyciągnęłam masełko do oczyszczania twarzy z Bandy. Wydaje mi się być naprawdę całkiem spoko. Dzisiaj może coś innego, nowego odkryję. Także wiecie, potem zawsze wiem, czego na targach szukać. A chodzi mi dokładnie o to masełko. Bardzo przyjemne, nie ściągnęło mi twarzy, nie podrażniło. Także dzisiaj znowu skorzystam. Thank you.
Sezon na świąteczno-zimowe kubki uważam za otwarty, zatem ja wyciągnęłam mój piękny kubek z Duki. Dostaliśmy taki zestaw w zeszłym roku od naszych przyjaciół. Wyciągnęłam z pudełeczka i mam nadzieję, że będzie mi teraz genialnie służył. Dacie wiarę? To już jest jej czwarty placek, a ona ciągle je. Dobre? Anisi? Dalusiu? Nie? A co trzeba robić? A kuchać? Także ja się odzywam do Was twarzą w twarz, teraz, dzisiaj. Powiem Wam, że ogólnie lipa, myślałam, że w Warszawie będę dużo nagrywać, że będę taka pełna energii, motywacji, ale nie, totalnie nie. Zaraz Wam pokażę moje łowy z targów. Z ekocudów powiem co nieco słów kilka, bo uzbierało się trochę tych moich takich wrażeń i przemyśleń, więc to wszystko za chwilkę. Ja dokończę ogarnianie. I tak o. Dobra, przerywam na razie ogarnianie i pokazuję Wam te moje zakupy. Jak widać, ich ilość nie powala. Właśnie rozmawiałyśmy też z siostrą, że przy naszych pierwszych czy drugich ekocudach miałyśmy tyle siat, tyle rzeczy, pokazywałyśmy i w ogóle, a tutaj po prostu bieda. Ja pojechałam w zasadzie tylko po to, żeby kupić świece na ekocudach, gdzie wczoraj okazało się, że znowu matka frajerka przepłaciła. Trzeba było polować na krokusowe ekodrogeria. Wyszłoby mi po prostu taniej. Więc no, dobra, o tym może za chwilę. W każdym razie tak, wzięłam dwie świece, zimowa saga i waniliowy krem, przepiękna, już ją odpaliłam. Oczywiście peeling, który tak serdecznie Wam ciągle polecam, genialny. Wzięłam olejek tymiankowy do moich inhalacji i dostałam w ramach takiej rekompensaty, że któraś świeca mi po prostu pękła. Pisałam Wam o tym. Krem do rąk i stóp. Jakaś pani powiedziała, że jest fantastyczny, więc sprawdzimy. Wziąłem jeszcze sobie kwas hialuronowy 3% i masło do ciała. Ono nie jest dla mnie. Otulająca śliwka. Wydawało mi się pachnieć fantastycznie. No i co w sumie, jeśli chodzi o zakupy, to tyle. No i okej, usiądę i teraz odezwę się do Was. Słów kilka. Powiem Wam, że tak, ta edycja była inna przede wszystkim, dlatego że trzeba było kupić bilet. Kosztował on 10 zł, więc można powiedzieć dużo, niedużo. I niby miał on dać możliwość odwiedzającym te targi na spotkanie się z influencerami, branie udziału w jakichś tam warsztatach, wykładach, tego typu rzeczy. Powiem Wam szczerze, że ja wcale nie poczułam, żeby ten bilet sprawiał, że jakoś tak zwiększyły się moje możliwości. Więc no tutaj jakby dycha w plecy, może tak powiem. Wcześniej jak było to bezpłatne, było moim zdaniem dużo, dużo lepiej. No ale też z drugiej strony może sprawiło to naprawdę to, że przyszły te osoby, którym faktycznie zależało, a nie ludzie, żeby sobie, wiecie, popatrzeć i, nie wiem, pomacać kosmetyki, więc może taka selekcja nastąpiła. Strefa influencerów. Nie wiem, czy coś takiego było. Z takich znanych osób widziałam tylko i wyłącznie Agnieszkę, która w sumie no, prowadziła po prostu tam swoje własne stoisko i tyle. Żadnych wyjątkowych osób nie widziałam, ale być może po prostu ja tych wyjątkowych osób nie znam, dlatego też nie zwróciłam na nie żadnej uwagi. Stoisk było dużo mniej niż ja pamiętam z tych takich pierwszych edycji. Pamiętam, że kiedyś był Joop, który miał zwykle bardzo ładne stoisko, Sylweko, co tam jeszcze wymieniałyśmy, Naturę, Sibo było na pewno, Klareko, Baila, no dużo, dużo marek, Domkowe pamiętam. Naprawdę tych marek było dużo więcej, takich też chyba bardziej znanych, bo teraz mam wrażenie, że były takie marki bardzo małe, takie bardzo rodzinne. Z tych większych kojarzyłam w sumie tylko Mokosz. No i takie te typowo kosmetyczne. Jedna była taka
taka z kosmetykami do makijażu, właśnie chyba Felicei nie było. Także no, pod tym względem troszeczkę bieda. Coś, co niezwykle mnie irytuje za każdym razem, to jest to, że na stoiskach nie ma umieszczonych cen. Po prostu większość kosmetyków stoi. Jeśli chcemy poznać cenę, no to musimy o każdą rzecz po kolei pytać. Dla mnie to jest strasznie upierdliwe. Ja wiem, że to tak jakby wymusza na nas zawarcie rozmowy z przedstawicielami danych marek, ale dla mnie to jest rzecz po prostu tragiczna, że wiecie, o każdą rzecz trzeba dopytywać. Ja chcę widzieć na pierwszy rzut oka, czy w ogóle powinnam tak jakby tracić czas na to stoisko, czy nie, bo będę wiedziała, czy mnie po prostu stać na te kosmetyki, czy są one poza moim zasięgiem. Takie emocje muszę się napić. Jak to brzmi w ogóle? W każdym razie, no, denerwuje mnie to i wiecie, jeszcze jak się zbiera więcej osób, to ktoś tam czegoś nie dosłyszy, tu jakoś tam cena nam się przekręci i... No także naprawdę ja nie rozumiem, dlaczego ci wystawcy nie umieszczają cen. A to nie było tak, że tam jedna czy dwie osoby tych cen nie miały, tylko po prostu cała masa osób. Moim zdaniem to było wyjątkowe, kiedy ktoś te ceny posiadał. I ja przy takim stoisku dużo, dużo chętniej się zatrzymywałam. Co mi też nie pasowało, to takie wiecie, chociażby zerknięcie kątem oka w stronę stoiska sprawiało, że ludzie zaraz atakowali tymi pytaniami, że a może pani czegoś szuka, czy pani jest zainteresowana, może coś doradzić, może w czymś pomóc, może coś podpowiedzieć, opowiedzieć, wyjaśnić i tak dalej, i tak dalej. Nie lubię czegoś takiego, nie lubię, zawsze mnie to w sieciówkach denerwowało, kiedy ja ledwo weszłam do sklepu, a już może w czymś pomóc. No nie, dajcie mi zobaczyć, bo może tak naprawdę bez sensu będziemy tracić czas, zarówno ja, jak i ten sprzedawca, przedstawiciel. Więc to okropnie, okropnie denerwuje. Ja wiem, że tym ludziom bardzo zależy na tym, żeby po prostu sprzedać jak najwięcej. I ja naprawdę to bardzo rozumiem, ale moim zdaniem, i w sumie też nie tylko moim, to jest bardzo takie odpychające, kiedy ktoś się po prostu tak narzuca, że ledwo, wiecie, skierujemy po prostu głowę w stronę tego stoiska, a już jest grad pytań. Super jest to naprawdę, że ci sprzedawcy bardzo chcą pomóc, bardzo chcą doradzić, długo i wyczerpująco opowiadają o kosmetykach, ale moim zdaniem tego typu rozmowy powinny się zacząć wtedy, kiedy no, ktoś naprawdę widać, że jest zainteresowany, stoi, rozgląda się, podpytuje, a nie, że tylko... zerknę i już grad pytań. Mnie też to zniechęca, ja się czuję wtedy osaczona i nie mam chęci robić w tym miejscu zakupów. Także tak. Czy coś jeszcze? Chyba z takich wrażeń to w sumie tyle. Mam wrażenie, że ekocuda no troszeczkę się psują. Ja będąc tam też nie czułam takiej radości, tak jak przy poprzednich edycjach. Jakoś tak, nie wiem, mam wrażenie, że idzie to w taką złą stronę. Nie wiem, jeśli wy byliście, podzielcie się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami. No też boli mnie, szczerze mówiąc, właśnie to, że w ogóle większość marek można kupić dużo, dużo taniej gdzieś tam w drogeriach. Jakby dla mnie z założenia w tych targach chodzi o to, żebyśmy faktycznie mogli kupić te kosmetyki w takich bardzo atrakcyjnych cenach, a nie wyjść i za godzinę dowiedzieć się, że... gdziekolwiek indziej kupilibyśmy jeszcze taniej. Także tyle z tej mojej gadki. I tak z założenia miało być dzisiaj dużo nagrywania. Skończyłam jakoś przed wyjściem Polile do przedszkola, ale tak. Ogólnie przestawiamy ostatnio. Tak kombinujemy z tym salonem, co tutaj zrobić, żeby było inaczej. No i coś nam wyszło. Nie wiem jeszcze do końca, czy tak będzie na dłużej, czy zaraz znowu poprzestawiamy. W każdym razie mnie się podoba, wiem tylko, że no, kanapa względem telewizora nie jest zbyt dobrze ustawiona, bo zamiast mieć telewizor na wprost, to mam go z boku. Ale w sumie jakby się tak inaczej ułożyć na kanapie, to tak czy inaczej byłoby spoko.
I mam jeszcze tą drugą część jakby salonu, tą taką bardziej zamkniętą, więc tam przestawiliśmy regał z książkami, a na tej ścianie, gdzie stał regał, chciałabym po prostu powiesić lustro. Jakby była opcja, to tam jakąś, nie wiem, może konsolkę zainstalować, no ale to będziemy myśleć, bo konsolki nie mamy. Lustro mamy, więc myślę, że z lustrem możemy działać w razie czego jakiś tam haczyk nam dalszych planów na pewno nie pokrzyżuje. Myślę jednak, że taki układ będzie na czas grudnia całkiem w porządku, bo po prostu postawi się tam w tym pustym miejscu choinkę. Może ona nawet stać na środku, myślę, że nie będzie przeszkadzać. Fakt faktem, tak jakby zostawiliśmy sobie wyjście na taras, ale w sumie zimą, czy zimą, no mamy jesień, raczej z tego za bardzo się nie korzysta. Jeśli chcemy wejść na dwór na chwilę, jak już koniecznie trzeba, to wiadomo, że wychodzimy głównymi drzwiami. Więc tak, ja zaraz siadam do pisanka. Dzisiaj nie ma mojego wsparcia w postaci Kuby, który mi po prostu dyktuje. Ale no co, no dam radę sama. Myślę jeszcze, czy jestem głodna, czy nie jestem głodna. Sama nie wiem. Tak, niby jedliśmy obiad gdzieś po godzinie 3, więc teoretycznie powinnam coś zjeść, ale jakoś tak za bardzo nie czuję potrzeby. Nie wiem w sumie, czy to dobrze, czy niedobrze. W ogóle muszę sobie zapisać listę rzeczy, które chciałam zrobić, bo któregoś dnia naszła mnie chęć na taką domową granolę, ale nie mam zrobionej, dawno nie robiłam, naprawdę bardzo dawno nie robiłam, a to jest w sumie bardzo spoko rzecz nawet do jogurtu, tak dla dziewczyn, żeby im właśnie wrzucić, czy nawet ja pamiętam, że chrupałam sobie prosto z pojemnika, więc myślę, że coś w tym kierunku pomyślę. Także tak.